Leo z tej strony, Aleksa, i witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. I dzisiaj to będzie zwykły, stajenny vlog. Mega długo czasu takiego filmu nie było. Także zapraszam Was dzisiaj ze mną do stajni, porobimy sobie różne fajne rzeczy. Wsiadam też na dile. Jest piękna niedziela, świeci słońce po wielu dniach ulewy. W końcu, patrzcie, pięknie świeci słońce, więc mam nadzieję, że tak zostanie. I słuchajcie, przyszła też do mnie pierwsza część ogromnej paczki z Horze, także zaraz też sobie zrobimy unboxing i przetestujemy wszystko dzisiaj na konikach, jak będą w tym wyglądać. I też jesteśmy jeden dzień po premierze mojej kolekcji i z tego miejsca chciałabym Wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za odbiór tej całej kolekcji. Ilość wszystkich po prostu zamówień przekroczyła jakiekolwiek nasze oczekiwania i bardzo, bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Paczuszki będą jutro, czyli w poniedziałek, dla Was pakowane i wyjadą, także we wtorek, w środę powinny być już u Was i mam nadzieję, że rzeczy będą Wam się spisywać, będą Wam służyć przez długie, długie lata i będziecie nimi tak bardzo zachwyceni, jak ja jestem. Dobra, to zaczynamy od szybkiego unboxingu i lecimy do stajni. I uwaga, przed nami ogromny karton nowej kolekcji Eskadrona. Ja się w tej kolekcji zakochałam, po prostu podoba mi się wszystko, ale niestety nie zdążyłam kupić wszystkiego, co mi się podoba na stronie Horze, bo po prostu wszystko zostało od razu wyprzedane i wzięłam to, co po prostu zostało, resztki, ale i tak to są takie perełki, strasznie mi się podoba ta kolekcja. Także zaczniemy może od tego, co już mam wyciągnięte, czyli przepiękny bordowy kantar ze złotymi okuciami, z diamentami tutaj na chrapniku. Jest to kantar dla lowki, ona będzie w nim wyglądać po prostu przepięknie. Gniady koi, taki w kolorze lowki właśnie, takim bordowym. No, zaraz jej przymierzymy, ale będzie wyglądać bajecznie. Kolejna rzecz to są, patrzcie, to pudrowo-różowe kaloszki dla Dilusi i one nie będą na teraz, bo mamy takie błoto w Rio, że jak Dila by tylko wyszła ze stajni, to one by już były czarne, ale patrzcie, jakie przeurocze na wiosnę do mojej kolekcji Pink Lady, nawet będą pasować z tej letniej, bo to jest identyczny kolor, no po prostu przepiękne. Kolejna rzecz to jest derka polarowa. Ja ogólnie polowałam na trochę inną derkę z takim tutaj futrem, ale to już wszystko było wyprzedane. Także została ta derka pudrowo-różowa, różowo-polarowa z pięknym tutaj okuciem, nie okuciem, z piękną lamóweczką, jeszcze ze świecącą się nitką, ze złotymi wstawkami tutaj z przodu. No, Dila będzie wyglądać jak milion dolarów. Kolejna rzecz, no z różowych czapraków nie zostało już nic, ale bordowy teraz, ten co wyszedł, jest również przepiękny. I wzięłam sobie czapraczek, taki zwykły po prostu koton w kształcie łezki, jedyny, który został. Taka piękna łezka, po prostu idealny kolor bordu, również ze złotymi okuciami. I do tego nauszniczki z kryształami tutaj naokoło. Dzisiaj w to tyle ubierzemy, po prostu cudo. I z Eskadrona to jest wszystko. Tak to mi się udało zdobyć z Eskadrona. I teraz mamy tak. Dila będzie w czwartek golona. Także kupiłam derkę tym razem z kapturem, bo Dila nie ma żadnej derki z kapturem, aby też chronić szyję. A ostatnio dosyć mocno marznie. Także wzięłam nową dereczkę, rozmiar 155. Ona jest z marki Horze, wodoodporna, padokowa, 150 gram wypełnienia. No i z kapturem. To będziemy ją testować w czwartek po goleniu. Teraz jej nie będę odpakowywać. Wzięłam też nowy pas do lążowania, bo ten, co mam, ten fioletowy, ten z futerkiem, to on jest tak po prostu uszyty, że przylega równomiernie na kłąb, przez co uciska jakby kłąb, a na kłębie musi być jakby szczelina, tak wiecie, jak jest siodło. I ten właśnie pas do lążowania wygląda tak i ma takie poduszeczki i kłąb tutaj zostaje wolny, przez co jest większy komfort dla konia. A Dila będzie pracować teraz na ląży z tymi pasami, także pas muszę mieć do lążowania dobry. No tylko jej założę inny poprek, bo ten poprek to jest tragedia, jest to po prostu pas neoprenowy, który bardzo by ją obcierał, także do tego założymy nasz ujeżdżeniowy poprek z futerkiem, a góra tutaj jest bardzo fajna. I dwie ostatnie rzeczy to są po prostu dwa zapięcia do derki, takie te pasy pod nogi i za ogon, bo jedna derka mi się cała popsuła, także żeby nie wyrzucać,
kupiłam pasy, aby zamontować nowe. To jest pierwsza część zamówienia z Horze, druga dopiero idzie, tam też będą perełki i też Wam nagram, ale dzisiaj idziemy przywierzyć wszystko z Ilusi. Dzień dobry, piękności moje! Co tam? Chillujecie sobie na słoneczku? Lubka, mam dla Ciebie kontakt, zaraz będziemy przymierzać. No, chodzę do Was. A Izurana, to by też się przyda nowy kantar. Izurana, 5-miesięczny źrebak, właśnie przyjął wędzidło. Boże, uratujemy Cię. Czemu nie uratowałeś siostry? Lowka Wam robi pokaz mody, chodź, pokaż się, Lowka. I no, jak pięknie wyglądasz. Ja wiedziałam, że to będzie po prostu strzał w dziesiątkę, ten kolor dla Ciebie. No, ja wiedziałam. No, jak się pięknie mienisz. No, modeleczka idzie po wybiegu. Który Ci się bardziej podoba, co? Co robisz z tym kantarem? Tak, ten Ci nie podobał, tak? Chcesz go skopać? No dobra. Tak, aż tak Ci się nie podobał? Ja myślałam, że Tobie będzie dobrze w różu. Że będzie Ci się podobać, a Ty go tak traktujesz. Masakra. Masakra. Bok, bok, bok. Dalej. Bok. Właśnie dowiedziałam się o jednej rzeczy. Przyjechał nowy koń do stajni i właścicielka chce, aby wychodził z Dilą na padok. Także zaraz będziemy je łączyć i zobaczymy, czy wszystkie konie ze starego stada zaakceptują tego nowego. Idziemy po nowego konia. Dila, to jest Lola. Lola, to jest Dila i Szarża. Dila, będziesz miła dla nowego konia? To jest falblud, więc wiecie, to ona będzie pewnie napieprzać. Co, Dila? Pamiętacie tę piłkę, którą kupiliśmy, jak urodziła się Prima, czyli jakieś 1,5 roku temu? W końcu jej użyliśmy, przypomniało nam się o tej piłce. I napakowaliśmy dziewczynkom siana. Zobaczcie, teraz Prima się tym bawi, a kiedyś się w ogóle tym nie chciała bawić. W sensie jeść. Zjadły sianko, sobie będą jadły. Ogólnie przed chwilą sprowadziliśmy je na obiad. Zjadły obiad w boksie i znowu są na dworze, bo jest taka piękna pogoda, więc dzisiaj będą po prostu do wieczora sobie chillować, bo to już rzadko takie ładne dni słoneczne się zdarzają. Izuranka chyba nie jest zainteresowana. Izu! Odjeźdź! Jaki ruch przepiękny! Lunia, jak piękna!
powolutku już się szykujemy do jazdy i muszę Wam pokazać nową rzecz, którą mamy. I kupiłam te ochraniacze na współę z misią, czyli są dla Dili i dla Quevedo, bo były trochę bardzo drogie, dlatego kupiłyśmy na współę i są to podobno najlepsze ochraniacze magnetyczne ze zmiennym polem magnetycznym na rynku, czyli nie takie stałe pole, jak mają na przykład ochraniacze z Torpola, że po prostu są takie ochraniacze magnetyczne, tylko tu jest cały jakby komputer, taki sterownik i jakby to pole magnetyczne tak płynie w tym ochraniaczu. I właśnie dowiadywałam się od najlepszych zawodników, najwyższych klas, ludzi, którzy startują wysokie konkursy, od fizjoterapeutów i w ogóle, które takie ochraniacze właśnie z komputerem są najlepsze i wszyscy mówili, że z Activomedu, czyli właśnie te, które kupiliśmy. I kupiłyśmy je z misją, z myślą o regeneracji nóg po uszkodzonych ścięgnach. Zarówno Dila ma uszkodzone ścięgno, już się goi, ale no wiecie, żeby to tak wzmacniać. Quevedo też jest po urazie ścięgien i to po prostu ma działać cuda i po prostu wzmacniać te nogi, zabliźniać. I no, ma być super, ma pełno programów różnych na różne przypadłości przed treningiem, po treningu, na stawy, ścięgna, na wszystko. Także codziennie teraz z Dilką takie zabiegi robimy i mam nadzieję, że nam to pomoże. A ja teraz będę Dilę czyścić, jak ona będzie. Właśnie ten program trwa 25 minut, jest typowo na ścięgna i ja będę ją teraz czyścić, gdy ona się relaksuje. Przymierzyłam też Dili od razu derkę i ona wygląda w niej tak obłędnie. Jeszcze teraz, jak Dila zarosła zimową sierścią, jest taka ciemna, to ten pudrowy róż to jest po prostu jej kolor. No przyznajcie sami, że ona wygląda jak księżniczka. Prawda, Dilusia? Dilusia? Nie postawisz uszków? No po prostu nie. I to logo tu pięknie wygląda i te złote okucia z przodu. No milion dolarów. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że Dila w tym roku normalnie stała się mamutem. Ona bardzo dawno tak mocno nie zarosła futrem na zimę. Normalnie naprawdę dawno nie widziałam u niej aż tyle futra, bo tak jak Wam mówiłam co roku, że Dila zbytnio nie zarasta na zimę, tak w tym roku po prostu tego futra jest mnóstwo. I ja uważam, że to jest przez to, że Dila bardzo dawno nie miała tak dobrych wyników krwi, jak ma od jakiegoś pół roku, że po prostu wszystko ma tak zdrowe, wyregulowane i tak dalej. I że po prostu te wszystkie układy w organizmie dobrze pracują, prawidłowo pracują i dlatego w prawidłowy sposób wytworzyła w tym roku sierść zimową. Dilusia piękna, gotowa. Zobaczcie, jak ona w tym bordowym wygląda. Tutaj ma nauszniki z różowym naczółkiem i ta bordowa łezka ze złotymi okuciami pięknie pasuje do futerka, różowe strzemiona, cała na brązowo, w końcu mamy ogłowie brązowe, napierśnik brązowy, wszystko brązowe. No tak, tak, Dilusia, pięknie wyglądasz. Dobra, ochraniacze to są najlepsze, bo po prostu raz, dwa można je umyć od tego błota i szybko schną. Także na to błocko, co nas czeka w drogę na halę, idealne. A ja będę wsiadać teraz w stajni, bo mam oficerki, które po prostu bym miała dotąd zalane, tam jest takie błoto, także ja wsiadam na Dilusie teraz. Skoda mi widać, że się macie 10% zniżki, to z Silwera. We'll be right back.
Kamila, nie bądź szczurem. Mimusia! Wróciłyśmy. Co tam? Chcesz się przywitać z mamą? Buzi, buzi? Ach, nie. Ile cię już nie kocha. Dobra, Lopka. No hej. Karlosek. Dobra, Dilka, zsiadamy. No i patrzcie, te ochraniacze to jest po prostu złoto, jeśli chodzi o teraz te błotniste dni, bo tylko je szlaufem na myjce przeczyszczę i są znowu gotowe do użycia i nie muszą schnąć po prostu nie wiadomo ile. Skończyłyśmy jazdę z Dilusią, było bardzo fajnie. Ja tylko od jakoś półtora tygodnia znowu nie kusowałam, bo Dila zraniła się na padoku, w sensie kopnęła siebie i sobie zrobiła takiego krwiaka, więc znowu tylko stępowałyśmy. No i dzisiaj był taki pierwszy dzień kusa i była mega sztywna, no ale to wiadomo, ona po prostu nie ma żadnych mięśni na grzbiecie przez tą dwuletnią przerwę, wszystko jej spadło, wszystkie mięśnie tutaj, klaty, szyi, tu jest po prostu sam tłuszcz, sama galareta. Także no ona będzie sztywna, dopóki nie wejdzie w taki rytm treningów, codziennej jazdy, codziennego ruchu. Jest po prostu zastanym, sztywnym koniem, tak jak właścicielka. Ale kulawizny spowodowanej od międzykostnego widać nie było. Jutro mamy znowu kontrolę weterynarza, także zobaczymy, co on powie. No, także mam nadzieję, że jutro weterynarz nam powie, że jest nadal wszystko spoko i żadnej dziury i blizny już nie widać. Schłodziłam też Dili nogi po jeździe i zauważyłam, że wyszła jej gruda. Pokaż nóżkę. I tą grudę całą już zrobiłam, ale właśnie w tym miejscu była taka gruda i trzeba to namoczyć, zawsze jak jest gruda, namoczone strupy pozdzierać i potem jakąś maść na grudę po prostu zaaplikować i tak to wygląda. Także mam nadzieję, że będzie się ładnie goić. Potem oglądaliśmy wszystkie nogi koników i Primusi i Lowki. Lowka ma wszystko ładne, a Primusia miała malutką grudę na jednej nodze, ale to też od razu strup odpadł i wszystko git. Dostały teraz sianko, dostały kolację i w sumie ja muszę sprzęt jak zwykle pochować, czego po prostu nienawidzę.